Cryptomasters przedstawiają... Cześć, z tej strony Maciek Wieczorek, Cryptomasters. Na początek, przed wywiadem ze Szczepanem Bentynem, który będziesz mieć okazję obejrzeć, szybkie ogłoszenie. Rozwijamy się i wiele razy już narzekałem w filmach, że w świecie krypto jest za mało kobiet. No i w związku z tym zawsze, jak ja w życiu widzę problemy, to stwierdzam, że nie będę czekać, aż się rozwiążą same, tylko trzeba samemu je rozwiązywać. I dlatego też zespół Cryptomasters poszerzył się. Poszerzył się o Magdę Ali, która prowadzi już, najpierw od jakiegoś czasu zaczęła prowadzić program Cryptomasters zagraniczny w wersji anglojęzycznej. Natomiast teraz pojawia się również na polskim kanale, także przywitajmy ją gromkimi brawami i mam nadzieję, że materiały, które będzie przygotowywała dla Was Magda, będą Wam się bardzo, bardzo podobały i że będą dostarczały Wam jak najwięcej wartości. Miłego oglądania! Cześć Szczepanie, myślę, że nie musimy Cię przedstawiać, więc od razu do rzeczy. Stokenizowałeś siebie, teraz szerzysz dobre słowo. Jak wygląda idealny świat według Szczepana, gdzie każdy ma swojego tokena? Do czego to prowadzi? Jaka jest Twoja wizja? Wiesz co, jestem przerażony swoją wizją, w tym sensie, że ona nie doprowadzi do idealnego świata. Wręcz... Dlaczego tak jest? Patrz. Smartfon nas wyzwolił czy zniewolił? Ja bym powiedziała, że jest to moneta o dwóch stronach. Prawda? I będzie dokładnie to samo. Będziemy mieli, jeżeli stokenizujemy ludzi, w sensie oni sami się stokenizują, bo to jest pierwsza idea. Nie chodzi o to, że ktoś będzie ich tokenizował, tylko każdy sam chwyci swoją wartość i on będzie sam odpowiedzialny za wartość swojego tokena, sam będzie wpływał na jego wartość. Czyli psychopaci wygrają. No właśnie, po pierwsze tak, będziemy widzieć socjopatów, psychopatów, którzy osiągają ogromne waluacje, trochę irracjonalnie, prawda? Tak jak to politycy, 90% polityków to socjopaci, przecież wiadomo, bo kto by się tam pchał w to gówno, prawda? Ale będziemy widzieć socjopatów, ale też będziemy widzieć wynaturzenia, wiesz, prostytucję za takie tokeny, niewolnictwo za takie tokeny, może nasze będziemy widzieć, co jest bardzo smutne, ale z drugiej strony będziemy widzieć, wiesz, upłynienie kapitału na przykład Afryki, nie? Wiesz, możliwe, że całe narody będą wyciągnięte z nędzy. Ja rozmawiam teraz z ludźmi z Wenezueli, którym się ten koncept podoba, bo każdy token personalny w Wenezueli będzie miał większą wartość niż bolivar wenezuelski, nie? Więc jakby tam cały naród mógłby zacząć funkcjonować w oparciu o taką ekonomię. Więc jakby to może doprowadzić nas, nie wiem w jakim kierunku, ale na pewno do idealnego świata nie doprowadzi. Czyli troszeczkę dystopijna wizja, natomiast z drugiej strony też można powiedzieć, że prowadzimy do nowej formy biznesu, w której nie potrzebujemy już chować się za spółkami z ograniczoną odpowiedzialnością, bo my stanowimy jakby reputację naszych doświadczeń, naszych wartości, tak? Czyli jakby widzimy jakieś takie przesunięcie paradygmatu do biznesu indywidualisty. Czy to jest bezpieczniejsze, czy ma jeszcze większe zagrożenia dla nas samych, posiadaczy tokenów? W ogóle to jest takie moje kolejne marzenie, żeby to zaczęło tak się decentralizować, w tym sensie, że jest eksperci na przykład, nie? Eksperci ma swój token i teraz na rzecz tego tokena wszyscy pracują, de facto, nie? Bo pewnie jest tam jakaś spółka, prawda? I ta spółka, ale jakby nawet twórcy tej spółki, oni nie szczególnie się zastanawiają o tym, jak napompować wartość tej spółki, tylko jak napompować wartość tokena. I myślą o tym ludzie, którzy mają tokeny, posiadacze, członkowie grup na Telegramie, członkowie grup na Facebooku. Wszyscy interesanci pracują w tym temacie. Tylko brakuje nam jeszcze troszkę mentalnie i infrastrukturalnie, ale widzimy przykłady tego, że jakby ja dzisiaj mogę popracować na rzecz tego tokena, mogę coś zrobić dla tego tokena. Jakby każdy z nas będzie kontrybuował wartość i ona finalnie będzie odzwierciedlona w wartości mojego personalnego tokena, jak i tokenów, które ja posiadam. I finalnie nie będziemy się zatrudniać, nie? Mam nadzieję, że tak będzie. Nie będę musiał mieć umowy o pracy. Nie, jaką umowę o pracy? Ja robię to, do czego mam, jestem zmotywowany. Tak, sieć zaufania, gdzie każda wartość jest wartością dodaną. A dzięki tokenom my wiemy, gdzie nasza uwaga przyniesie największą wartość, nie? I czy również zarysowałbyś analogię między
takim bardziej organicznym podejściem do tokena, gdzie faktycznie wiemy dokładnie, kto stoi, twoje ciało i ty. I widzimy takie przesunięcie, gdzie dokładnie, ja tutaj nie zaprzeczam, nie, tutaj dodajemy, na przykład teraz reklamy, które faktycznie są najbardziej takie autentyczne, to jest pani Zosia, która dobrze wyprała ręcznik, faktycznie nie ma plam, a nie jakaś modelka, która jest w studio i tak dalej, czyli potrzebujemy organiczności, a nie jakichś tam arbitralnych, odciętych wartości, czy dlatego prawdy. Ten token, tak, ale czy dlatego ten token, bo idzie za nim jakaś odpowiedzialność osobista, prawda? Mhm. Czy dlatego on będzie miał taką wartość? W ogóle to jest też kolejna rzecz, że on może mieć wartość z tak wielu różnych powodów, nie? Że nie sposób przewidzieć, naprawdę, no bo wiesz, no, może być tak, że ludzie będą zbierać te tokeny, nie? Jest, ludzie mogą kupować tokeny jeszcze nie narodzonych dzieci, bilety, nie? Zużyte bilety, KZK, na przykład, prawda? No, to już zbiera dla kolekcjonerstwa, nie? Ale i nawet sobie wyobrażam, wiesz, że jak te tokeny zaczną nabierać trakcji, ten rynek zacznie funkcjonować, one będą miały wartość, to nagle dojdziemy do świata, w którym już obstawia się wartość tokena, dziecka, które się jeszcze nie urodziło. Bo czy wykupiłabyś kontrakt na drugie dziecko Lewandowskich na przykład, nie? I ten kontrakt mówi, że za jeden kontrakt dostaniesz jeden token, jak to dziecko już się stokenizuje w wieku 13 lat na przykład. I to nie kupujesz de facto tokena tego dziecka, tylko kupujesz obietnicę, że ten token będzie w przyszłości, jeżeli to dziecko będzie chciało się stokenizować, bo może nie chcieć, prawda? I czyli już rynek spekulacyjny w wymiarze science fiction. W ogóle no, się okaże, że wiesz, że w ogóle, a gdyby nauczycielki w szkole miały tokeny moich dzieci na przykład, nie? To one by chciały one koncentrowałyby się na tych dzieciach, których token jest bardziej obiecujący, nie? Przez co alokacja ich uwagi byłaby bardziej optymalna, nie? No, ciekawy świat, naprawdę. To odlecieliśmy na planetę Mars, ale nie, dobra, wracamy na Ziemię. Dobra, teraz jaki projekt ostatnio spędza Ci sen z powiek? Nad czym pracuje w tym momencie Twoja firma? No, co teraz jest jakby takim projektem, nad którym pracujesz? Ja się koncentruję na dwóch projektach i wszystko, co jest wokół odcinam. Więc personalne tokeny, to jest dla mnie priorytet numer jeden teraz i praca w nowych technologii, czyli technologia dla mocy obliczeniowej. Koparki czy tam? Budowa serwerowni, budowa między innymi też kopalni, ale też technologia zanurzeniowa, rozwijanie tego, więc to są dwie rzeczy, na których się koncentruję, no i wokół tego jest dużo pracy. Przekształcamy w ogóle pracownię nowej technologii w spółkę akcyjną, więc będziemy mieli token na tym starym blockchainie też. To on bardzo nieefektywny, wiesz, w KRS-ie trzeba czekać 2 lata na zapis w ich blockchainie w ogóle, nie? To jest strasznie nieefektywny ten ich blockchain. To nie 2 lata, tylko 2 miesiące. No już myślałam. Oni mają blok transakcyjny, wiesz, raz na miesiąc, nie? No to dokładnie tutaj Lightning Network by się przydał, no jeszcze 2 lata trzeba poczekać. Dobra, ostatnia rzecz. Mówiłeś, że chcesz, że tam pracujesz nad tajemniczymi mechanizmami tokenizacji człowieka i wkrótce chcesz to wydać na rynek. W jakiej formie chcesz to wydać? No więc w przyszłym tygodniu już będą otwarte testy platformy personaltokens.io i myślę, że w ciągu 2-3 tygodni, a realnie 6, bo zazwyczaj trzeba zakładać 2 razy więcej, prawda, niż się zakłada. Także myślę, już niedługo rusza platforma, gdzie każdy może wejść, stokenizować się i teraz słuchajcie, łatwo się zweryfikować i to nie weryfikujemy dowodem osobistym, bo zakładamy, że połowa świata nie ma dowodów osobistych, a ja bym chciał, żeby ludzie w Wenezueli, Ameryce Południowej, Afryce się tokenizowali, Azji, gdzie nie ma dowodów osobistych i nie potrafią czytać. Także tokenizujesz się, trafiasz do rankingu, twój token jest na giełdzie od razu, można go kupić, sprzedać i budujemy narzędzia, budujemy infrastrukturę, gdzie można, bo tokenów personalnych jest sporo już, nie? Tylko problem polega na tym, że mało ludzi w ogóle jakby nie da się znaleźć tego gościa, tak, który ma ten token. Nie wiesz, czym on się zajmuje, nie? Nie wiesz, nie możesz się z nim skontaktować, nawet jeżeli widzisz ten token gdzieś na giełdzie, jest na tej długiej liście, to nawet nie wiesz, czyj on jest. No i chodzi o to, żeby zagregować te dane, żeby pozwolić odkryć ludziom te informacje. To jest największa wartość, jaką my chcemy zbudować. Rozumiem. Okej. Okay.